Cześć. Siema. Dobra, jesteśmy w tym serwie i na początek tak wam powiem jeszcze, Aha, dobra, nie będziemy to robić tego. Że mapa, szybko mapa. Miałem tam z tobie taką ładną postać, którą byłem właśnie na tym biomie i chciałem ją pokazać, żeby Wolfgang Jak sobie... się tym gra? Cicho teraz. Nie wiem, jak się gra Jaxem. Pomocy. Mocno się gra. Bije się. To jest szybkość ataku, lifesteal. Botrk, spell vamp i tak dalej. Nie wiem, czemu to tak działa na nim. Znajdź sobie na necie bit. Teraz ja gadam o tym serwie. Znajdę. I tam pójdziemy, bo tam mogę pokazać wam nowe rzeczy, mam nadzieję. Ale będę to musiał znaleźć. Właśnie chciałem wam tam pokazać w cholerę tych nowych nowości. Ale oczywiście zaczął padać deszcz żab, który nie padał nigdy u mnie na mapie przez... No nie wiem, ja tam przeżyłem chyba jakieś 500 dni w sumie ponad na różnych postaciach. I zawsze od kiedy był wprowadzony ten deszcz nigdy nie padało mi, także bam, ja teraz rzeczywiście musiało, bo czemu nie? Dobra, skupiłem sobie więcej drewna, złota będę potrzebował, bo wiem, że na te diody takie elektryczne jest tego w cholerę potrzebne. Zaraz, czy te kamienie, o to jest jakoś po drodze, tam będziemy szli. A, jeszcze miałem sobie tam, jak to się nazywa, umbrella, to jest ta parasolka, o. I miałem sobie tą parasolkę oczywiście i wtedy deszcz niby się podnosi, ale stoi cały czas w jednym miejscu, jest jeden i tak, wow, fajnie. Życie. Rain, rain, go away. Więc parasolka jest tutaj właśnie jako miejsce na łapkę. Aha, jeszcze coś zainstalowałem, bo Paweł na mnie krzyczał. Ach. Segreguję sobie ekwipunek. A to jest gunpowder. Jeszcze tego nigdy nie używałem. A to się podpala jakoś do wybucha. Zjedz to. No zjedz. Może mi się uda to podpalić. Uciekamy! No wybuchnij! Ło! Świetne efekty, te sprawy. Dobra, raz walnęliśmy kill-offem, jest okej. Okay. Dobra, póki tu jestem, to już wykopę te... O, tam pająki jakieś zginęły, pewnie tak birdy były. Wykopę już sobie te kamienie, żeby mieć to złoto na pewno. Bo przy okazji jeszcze potrzebujemy do stworzenia tych diod? Kamieni. Diody. Diod, bo dwie diody są potrzebne do stworzenia tego Alchemical Engine. Zaraz, my tu gdzieś postawiliśmy właśnie maszynę, to moglibyśmy zrobić sobie to i przenieść gdzie indziej. Ej, a ciekawe jakbym wykopał ten grób. To czy czaszka Webera? A nie, nie ma. A zakopaliśmy tam czaszkę Webera, jak pamiętać. Teraz mogę sobie zrobić to. Nie, mogę sobie przetworzyć. No ale będę potrzebował Jakbyś tego. wykopał grób, to byś był nekrofilem. Może jestem, żal. Ale ty jesteś dziwny. No dobra, refine, czy to było? Nie. Tak. Okej, okay, i mogę teraz zrobić science machine? Nie, bo jeszcze potrzebuję kamieni. Super. I desek zresztą. No, odłóż je tu. I ile potrzebuję kamieni, no to? Dwóch. I cztery deski, o Boże. To chyba dużo jest. Chyba. Zwłaszcza zważając na to, że mam tylko... Ej, zginę. Ale jestem Co debilem. git? Ale jestem debilem. Gdzie jest siekiera? Super, nie mam siekiery nawet. Dobra, szybko. Czopaj drewno. Przecież po co mi drewno na ognisko? Komu potrzebne przetrwanie? Chociaż chyba mam na ognisko. O, nawet... No tak. Wystarczyłoby akurat, ale skopiemy sobie więcej, będę potrzebował tej... Science machine. Kurczę, jedzenia nie mam, mam tylko mięso z trupów, bo teraz postawiłem na tym świecie na to, żeby właśnie odblokować Webera i tak YOLO poszedłem robić cokolwiek. Żeby tylko tego Webera mieć. Przez co przez... Kilka dni zmarnowałem szansę na przeżycie. Nie. O, odwali się, nie chcecie. O, fuck, o, fuck. Gdzieś tu. Okej, okay, niech będzie, że się udało. Wszystko w porządku. Przy okazji plecak zrobimy. Bo o Jak tym się nie tym pomyślałem. gra? Bardzo Nie łatwo, wiem. fajny jest. Ale ja nie gram Jaxem. Aha. Bo się zamienił ktoś i gram w dom.
Janą, czy jakkolwiek się tego nie śmiało. A to jeszcze łatwiejsze, bo to jest support. No ale wiesz, na ramię robię się pod AP, nie pod support. Mhm. Jak klikniesz od razu tą taki tornado, to leci. Właśnie nie leci, dopiero później. Nie, jak klikniesz drugi raz. Tak? Mhm, to leci od razu. Mhm. Tylko że chyba mniejszą ma wtedy moc. A najlepiej puszczać to z krzaków, bo wtedy oni nie widzą, jak ty to stawiasz. No. I tak kogoś podrzucam, mimo że widzą. Aha, bo ja mam to Z, mogę sobie to przestawić. Chyba Ctrl 4. To było zjedzenie czegoś. Ooo. Trochę zrąbałem. Aha, mogę sobie teraz zmieniać między... Aha, kontrol i numer tego to jest użycie tego przedmiotu. Też całkiem fajne. Na przykład uciekamy i mogę sobie szybko zjeść coś i uciekać dalej. Polecam, modzik. Tak było. Potwierdzam. Ej, ogień. Nie denerwuj mnie. First blood. Dobra, musimy znaleźć jedzonko gdzieś. Las jakiś tu. O, tutaj pójdziemy. Wystawimy trochę drew. Tam przejdziemy dalej, dalej, dalej. Tu będą marchewki i pójdziemy na ten biom, bo tam chciałbym dojść właśnie. Może jeszcze bym zbudował młot i rozwalił to. Bo to tutaj tylko było tak w formie, wiecie, sekundowej. Okej. Dobra, tu mamy jedzonko, od razu jest spoko. Zbieraj. Bo jesteś głodny, idioto. Trawy mamy też dosyć mało, już bym chciał więcej mieć. Oczywiście, ja bym chciał wszystko mieć więcej. Czy zaraz, mamy brodę. A, zaraz, urosła nam już? Tak, urosła nam już kolejna, więc z tego jakbyśmy mogli zrobić sobie meat effigy, czy jak to się nazywa, tą taką tak mięsną urosła kukłę. Ci już kolejna broda! Znaczy tą brodę znalazłem koło jakiegoś znalazłeś tam... brodę? Tak, koło trupa znalazłem brodę i zabrałem tą brodę. A to się robi coraz dziwniejsze. No, jeszcze są króliki, które nazywają się birdlingi, czyli no takie króliki z brody. O. I jak je złapiesz, to też możesz je zabić i wtedy może wypaść broda. Aha, a na przykład Weber, ta postać, którą wtedy tak chciałem odblokować, nie? No. To jemu rośnie, bo to jest pająk. Rośnie mu broda z silku i możesz golić się i dostawać tą pajęczynkę. Sims Legit. Ale bardzo fajnie. Coś mi tam ewidentnie blokuje to tornado. Nie, naprawdę mechanika tego Webera jest świetna według mnie. Widzę, że jest nam bardzo gorąco, nie wiem czemu. I dzień się tak skróci. Chyba lato idzie pierwsze, boję się. Czyli mieliśmy wiosnę teraz. Mniej opadów będzie, ale nie mamy lodu na to, żeby się jakoś na to przygotować. I tak zginie. No zginę na pewno. Tylko chciałbym pokazać jeszcze 9 dnia, co się dzieje mniej więcej. Ogólnie mam już połowę expa do Wickfrid, więc... spoko. Będzie sezonnik. Jak się nauczę jeszcze grać? Tu potestujemy jeszcze troszkę i... i będą odcinki też z normalnego Dunsterwa, są tej postaci Wickerbottom. I miałem też myśl, żeby nagrać Adventure, bo nigdy tego nie grałem, ale musiałbym znaleźć na Wickerbottom chyba te drzwi do Maxwella. I wtedy bym dopiero poszedł. Mamy mało patyków, to pozbieram. Boże, co za debil. Okej. Potwierdzam. Ej, jedzenie mamy nadal malutko. O nie, teamfight tam mnie nie ma. O jacie. O fuck. I tak byś lamił, co robi mój ult? A, to robi. Twój ult odpycha wszystkich i leczy wszystkich, którzy są w kole. To niepotrzebnie go używałem. No tak myślę. Ja też tak myślę. Czy ja byłem pewny, że ty to zjebisz? O, jeszcze ktoś zabił. Super. Was pewnie. No. Super. Coś ty myślał? Że my kogoś zabiliśmy? Proszę cię. Jak widzisz, że ktoś dużo, nawet dwie osoby tak od ciebie mają lowa, to wtedy puszczasz ulta. Ale nie tak, żeby ktoś zabijał. Znaczy, że ktoś zabija ciebie, nie? No. Znaczy, ktoś kogoś chce zabić od ciebie, nie ciebie. Tylko od ciebie ktoś kogoś chce zabić. Dobrze, nie, i tak cię nie rozumiem. Jeśli ktoś od twojego teamu chce zabić kogoś tam, a ty go odepniesz, to źle. I wtedy mogą krzyczeć na ciebie, dobrze, że jesteś słaby i w ogóle, więc nie rób tak. Dobrze, będę tak robił. Ale jak widzisz, że chcą uciec, to możesz ich odepnąć tym właśnie i jeszcze wyleczyć swoje. Tylko, że ty wtedy jesteś stacjonarny.
A tam gadasz głupoty. No tak trochę. Okej, okay, i wchodzimy na nowy bajon. W ogóle nie wiem, jak to można nazwać, to jest taki pseudo jesienny. Niby drzewa są takie jesienne, a teraz była... Lato? Nie, wiosna, a teraz lato dopiero, bo mam 50 dostawek. O, asystę w końcu dostałem, dziękuję. Co by to wywalić? O, ty! Ty! Prawie mnie zabiła. Ach, ta Katarina. Gratuluję. I okej, okay, pozwiedzam. Jest świnka jedna i to jest spoko plan, żeby teraz... 100 HP. Żeby teraz rozwalić jej dom. I będziemy mieli na... Na parasolkę. Tylko chwila, bo ja bym mógł to sobie inaczej zrobić. Czemu ja to mogę zjeść? Nie pytaj, ta gra nie jest mądra. Dobra, jak to teraz zrobimy? Może sobie... Podjemy trochę kwiatków i mamy miejsce, żeby coś zrobić dalej. Życie. Okej, tych drzewek nie będę kopał, bo wiadomo, jak to się skończy. Najprawdopodobniej moją śmiercią. Z czego Snowman byłby zadowolony niezmiernie. Tam jakiś cypel. W ogóle wystaje. Na szczęście trochę drewna mam, ale chciałbym pozwiedzać ten biom, bo tutaj są dosyć ciekawe rzeczy. Właśnie te świnki tak mieszkają domek w domek osobno. Tak. Czemu ja nałożyłem tarczę na Tureta? Bo możesz. Jesteś jedyną postacią, która to potrafi. Jestem ciekawy, czy w każdym takim biomie się znajduje to, co właśnie chciałbym wam pokazać. Czyli taka statua Gluma. Rakuny, czyli to są... Rakaty czy rakuny, nie wiem. To są takie szopy, które zachowują się jak koty. I jak wy ich zabijecie, to dostajecie jedno mięso, takie dobre, taką szynę. A one nawet was nie atakują, nie uciekają przed wami, więc bardzo fajnie się obok czegoś takiego osiedlić na pewno. Poza tym tu jest... O! Słyszę rakuna. Tutaj gdzieś. Jest. I to jest ich spawner. I właśnie te rakuny można sobie bardzo fajnie zabić, one tutaj robią różne rzeczy. Gdzie wy jesteście, bo was nie widzę. One się biją między sobą, mogę ich zabić. I patrzcie, mamy zajebiste mięso, a one nawet nas nie ruszyły. Dobra. Tylko, że nie mamy miejsca na to mięso. Nie, co się stało? Znowu umarłem. Dobra, tu się osiedlimy. Na sekundkę. Może dropniemy, to tu jakiś przyjdzie kreciak i to zje. Cześć. Gdzie jedziesz? Właśnie na tym biomie jest kretów bardzo dużo też, o tym trzeba pamiętać. Pak, pak, pak. Dobra, zjemy sobie coś więcej może. Te marchewy. No i Paweł, teraz sobie możesz pogadać, bo ja kliknę sobie Z i które nie działa. Dobra, nieważne. I co, mam te diody? Mógłbym parasolkę zrobić, tylko że nie wiem, czy tu już mogę. Survival, parasolka. Nie, będę musiał przy maszynie. Ale tak, znajdziemy jakieś ciekawe miejsce, gdzie będą na przykład statuetka, którą chciałem pokazać. Tu widzę zielony, więc tam będzie normalny biom. Pewnie pójdziemy jeszcze tam zwiedzić naokoło, to zwiedzimy dzisiaj i znajdziemy może to miejsce. Mam nadzieję, że znajdziemy. Bo jak nie, to będzie smutny. Ojej. I zaraz, bo psy do mnie mogą przyjść też niedługo. Przydałoby się zrobić zbroję może. Może. Pomyślę jeszcze. Może zrobię, może nie. O, mam szyszek dużo, bo wcześniej na tym Wolfganku, bo wtedy na Wolfganku grałem. Nie jest już taki słaby, jak myślałem nawet. Fajnie sobie radzi. Oj kurczę, to są świnki. To miałem tam strasznie mało szyszek, ponieważ ja sadziłem co chwilę drzewa i kopałem od nowa, żeby mnie nie złapał ten zły pan. No i czemu się nie chce naprawiać? A w sumie chyba jest poukładany. No, jest poukładany. Chociaż to mi nie pasuje, to miejsce. To patrzcie, wyszedł kolejny. Ej, zaraz, jakbyśmy mu dali mięso, to ciekawe, bo jemu można też dać mięso. O! I on wtedy będzie za nami chodził i na przykład jakieś stworzenia będą... Nie chcesz takiego? O, ty. Dobra. Jakie stworzenia będą, na przykład ptaki, nie? Jakbym go nie odgonił, to pewnie by go zaatakował, a ptaki wtedy nie odlatują, jak ich widzą i można na spokojnie ich wtedy zabrać mięso. Bo one też polują właśnie na różne zwierzęta. O, tu jest kolejny spawner tych rakunów. Tam jakaś wioska świn, tak myślę, bo... O, tu jest taki cypelek, tak ty kawałek by, już by byli koło braci, ale nie mogą. Nie, koniec świata. Dobra, dajcie mi statuę, bo chciałbym wam pokazać, please.
Znowu na tej postaci będę szukała, na tamtej miałem od razu. Smutek. Tak, świetna wyspa. Ta jest taka nudniejsza niż tamta, nie wiem czemu. Tam było pełno takich różnych struktur z tymi koniami mechanicznymi i tak dalej. No, tu byłem przed chwilą. Dobra, środek jeszcze zwiedzimy. No tak na drzewa skaczą śmiesznie. Lubię to. Łob, łob, łob. No i tu też nie widzę tego. Tu kolejne świni. Kolejny dom świni. W ogóle zmieniły się chyba ikonki. Wcześniej Wilson nie był uśmiechnięty na mapce. I... Dobra, tu nic nie ma. Peszek. Chociaż tu jest dosyć ciekawie, bo... Aha, to są osobne. Czy tu są też domki ich? Nie wiem. To chyba są osobne te. Jak się poruszają, to też zaznacza się na mapie. O, żygnął. Co on zrobił, wat? O, widzicie? Moje. Myślę, że będzie za mną wszedł, że mu to zabrałem, czy coś, ale... Olał sprawę. Łob, łob, łob. Statua Gluma. Bo wiem, że jest tylko na tym biomie, ale nie wiem, czy mi się tu trafił. To jest to taka mucho... Cosiek. Taki gruby czmielobąk. Mucho Cosiek czmielobąk. Pospolity. Dosyć fajny. Właśnie jeszcze Chestera nie miałem na Reign of Giants. W ogóle. Zaginęły w akcji. Quadra. Tak, może ty jeszcze. Ale Penty nie ma. Ale może ty. Nie ja. No. Nie ja, co ty. Ty co się chwalisz? Cioto. Jeszcze pewnie będzie mówił, że to on. Nie. Nie? No dobra. To nie. To co to? O, w sumie ja sobie brodę zapuszczę, bo jakby teraz, nie, w sumie, nie wydaje mi się, żeby było teraz zimno. Ale broda nas chroni przed zimnem zawsze trochę, zatrzymuje nam ciepło. Z czego raczej w lato bym się nie chciał zachować, ponieważ bym wtedy zatrzymywał ciepło i by było cały czas mi gorący i postać by się przegrzewała, traciła życie, a później by umarła. Tak. Te drzewa mnie tutaj straszą, one są takie inne trochę i jak rosną, to wyglądają tak, jakby się zmieniały właśnie w te dziwne postaci. No, świetny biom. Taki ciekawy. No i gdzie jest statua Gluma? I idę stąd. Dobra, jeszcze tam jest kawałek, to już zwiedzimy cały ten biom, żeby było tak pięknie na mapie. Pójdziemy do Fapał. Do tego, jak to jest pięknie na mapie. Proszę, no nie strasz mnie! Ale nie wiem, co to za biom. Taki wygląda jak jesień. Jakby było. Wszędzie. I znowu mnie drzewo wystraszyło. Tu zmienili dźwięki lasu w ogóle, jak się wchodzi na ten biom. Fap, 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 fap. Jak się chodzi po bagnie, to śmieszne postacie wydają dźwięki. Takie śmieszne. W sumie nie wiem, gdzie mógłbym się osiedlić. Tu jest jakiś kokon. Jeszcze pierwszy levelowy. Czy słyszałem te takie złe? To sobie podniosę, bo przecież mam aż jeden punkt mniej. Oj, noc się robi, a pająki zaraz wyjdą. Tu jakiś świniak jest. Słyszę jakąś dziwną muzyczkę, taką cicho, jakby ktoś grał na cymbałkach. Bat. A i w tej wersji się nie opłaca trochę osiadywać koło świń, ponieważ zmieniają się tak pełnie wszystkie trochę złe świnie. Tak zwane wilkołaki. I chcą nas zabić. Wszystkie. O, mandragora. Teraz mogę cię złapać? Nie. Będzie za mną chodzić i tak mnie wkurzać do rana.
Zeżitowi się to podoba, mówi, że jest słodka i on by chciał teraz, żeby była wieczna noc, żeby nigdy nie zginęła. Co my tu mamy? Jest złe drzewo. Znaczy, to jest totalnie normalne drzewo, ale nie dajcie się zwieść. Tylko żebyś nie spłonęła od ogniska, bo to też jest możliwe. Że jak gdzieś rozpalę ognisko, to nas spłonie. Bidulka. A może waboły. Są waboły. Hura. I nawet okresu nie mają. I nawet są cztery. Oj, i tu są świnki. To mandragora rzeczywiście przyswodka jest, jak tak nic nie gada, ale biegnie. No, zabiłem przez przypadek. O fuck. Super. Tak trochę zapomniałem, no, i mnie że zabiłam. Noc. Katarina, super. A to gratuluję. Dobra, jak daleko przeszliśmy? La 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 la. Pewnie tu był jakiś taki skrawek, gdzie wszystko się schowało, co ja szukałem i tam nie poszłem. Nie poszedłem, nie poszłem. Dobra. Laseł. Tam jest dziurwa, przeskoczymy. I tam są kolejne bawoły. Hurra. Tylko złapać bym to chciał jakoś. Dobra. Najpierw sobie zjemy to, co mam najmniej, żeby nie zabierało tyle miejsca. A to też sobie przepiekę. Troszkę życia zawsze doda. A wszystko zjem. Nie, dobra, przepiekę sobie to tylko. A serio to mogę jeść? Patrzcie, mogę zjeść, łe. To nic nie daje. A nie, daje, uuu. Nawet helta daje 10, spoko. Warto zapamiętać, że jakbym był głodny, to mogę zjeść sobie. Wow, okej. Okay. Nienawidzę tej gry. A mnie wkurza ta mandragora. Jestem tu, widzisz, patrzę na ciebie. Nie zwracaj na siebie uwagi, cioto. O, pająki. Dobra, bo chciałbym mieć miejsce na mandragorę właśnie. Jakby trzeba było ją zebrać rano. W międzyczasie się napiję, bo już mi gardło wysiada. I chciałbym dzisiaj dotrwać do 9 nocy. Mimo tego, że odcinek powinien być krótszy. Tak was zmęczę. Ponieważ wtedy dzieje się coś ciekawego. Czego wcześniej nie było. Wow. So much. Dobra, co mam marmur, to mogę sobie też tą marmurową zbroję zrobić. Tylko czy ja mogę zrobić już? Nie. Muszę być przy tym takim śmiesznym. Ale chyba mi wystarczy 11 czy 13, bo nie pamiętam. Ale dużo marmuru trzeba było na tej zbroi. Dużo. Ona jest jeszcze spowalnia. A. I teraz możemy pick-upnąć tą mandragorę. I sobie ją zabrać. I daje naprawdę dużo. A kupy też sobie zbiorę. Cześć, waboły. No, akurat w tym samym czasie zaryczeliśmy. Kurczę, jakby to był jakiś gigant teraz, to bardzo chętnie bym ich na siebie nasłał. Ciekawie by to musiało wyglądać. Jak tak walczą. Too close, okej. Okay. Za blisko, Drinkiewicz. Za blisko. Aha, bo tam chciałem skoczyć tą dziurwą i sobie zobaczyć, gdzie mnie wypierdzieli. Bo przeżyjemy takie zabawy, odnawia nam się psychika i tu mamy kolejne waboły, ich tu jest dosyć sporo. I złe miejsce do siedzenia, bo to nie było, bo mamy tu dziurwę, ale to moglibyśmy w sumie zapamiętać, że tu się to przenosi. I mielibyśmy blisko do wabołów, a to gdzie nas wyrzuci, to bym już zobaczył teraz. Hopsa. Oby tam, gdzie nas nie było jeszcze, bo chciałbym coś nowego pozwiedzać, ciekawego. Świetnie, wydupcą nas na bagna. I to w pistu daleko stąd. Dobra, to zwiedzamy bagna. Będziemy musieli zaraz zwracać pewnie z nich. Bo już tu słyszę, że coś na mnie poluje. Tu nie warto się zatrzymywać. O, jest, co co nienawidzę. W ogóle na bagnach teraz są takie wielkie pola tych riców i tam one chronią tych macki. Je, chronią. Wszędzie jak wejdziecie, to są macki. Więc jest taka pułapka, uważajcie. O, jest macka. Łop, łop, łop. Tam kolejna, bo już
Tu jest wioska tych. Taka pseudo wioska. Mermów. Mermy to takie rybie świnie, które są złe. Oj, 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 oj. A w sumie? Kurczę, bo chciałem zwabić tego pająka tak, żeby wszedł tam, a żeby to też mnie nie pacnęło. Czemu go nie pacnąłeś? No chyba go pacnął, dobra. Nie, nie pacnął go, jeszcze ja dostałem jeszcze za 500. Dobra, uciekamy. Bo po raz kolejny zginę. Czy jak tu stoję, to jestem bezpieczny? Tak. Chciałem wrócić do tego i teleportować się w jakieś bezpieczniejsze miejsce, bo tutaj raczej osadzić się nie chcą. Chociaż dla Webera to jest całkiem przyjazne miejsce, bo on z pająkami jest w zgodzie. Właśnie tak fajnie jest, skokony sobie obłożyli wokół bazy i mamy taką lekką ochronę i jeszcze pułapki na zający. I wtedy łapiemy je i w ogóle i można mieć mięso, którymi można sobie tamtych oswajać. Te pajączki właśnie. Mamy też mięso do jedzenia, bo Weberowi nie obniża się życie, jeśli zje mięso, to takie złe potworo. Potworoś! No dobra, ty mnie zostaw. Ani jak z... Ale obniża mu się psychika, wystarczy po prostu ugotować to mięso. Więc jest spoko. Dobra, obniżyliśmy sobie trochę psychika, ale przeżyję. Kwiatków jeszcze na świecie pełno. O, i koelefant ślad pozostawił. Dobra, pójdziemy tam lasem. I zobaczymy, co tu będzie. Pum, 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 bo teraz bawoły w ogóle i te i świnie to nie jest bezpieczne miejsce do osiedlania się. Ponieważ wiecie, takie trochę złe się robią. Czasami. No, zjadaj, zjadaj. Życie się troszkę przyda. Zawsze to ty cztery. Jak tam z patykami stoi spoko. Gorzej trochę z trawą, ale żyje. Snowman, jak tam u ciebie w lolu? Nie pytaj. Chyba się wkurzyły. Mam 4-8. Co tu się dzieje? No to nie jest źle. Jest. Fuck. Co oni mi napisali? Nie wiem. Żebym użył ulta, aha. Use your power! O, fuck. Tak, to był świetny pomysł, żeby sobie wziąć świnie na noc. Przecież wcale nie będzie chciała iść spać. W ogóle. Nie. A może spalimy las? No, super. Who cares? Dobra, nie, no przydałoby się jakieś fajne miejsce do osiedlenia się znaleźć, bo za chwilę będzie lato, czy tam zima, nie wiem, chyba raczej lato. Będzie troszkę przesrany. Bo ja nawet nie wiem, jak zrobić lodowe coś. Dobra, zjaramy tutaj to miejsce. Ogólnie będzie fajnie. Ale jeszcze nie teraz, jak będzie noc. Znowu nie ma jedzenia, dobra, zbiorę sobie to trochę. Na później. Tak ogólnie z innymi rzeczami to jest całkiem przyjaźnie, ale naprawdę by się fajne miejsce do osiedlenia przydało. Tu gdzieś w pobliżu jakby była taka... O, patrzcie to, żeby się zaznaczyło na mapce. Ten biom nie jest zły. Na przykład jakbym tu gdzieś się osiedlił. A to jest zbyt daleko od wszystkiego po prostu i taka lekka dupa. Tu jest tak dosyć fajnie, jakbym się na skraju tych biomów osadził. O, tu na przykład. Trawa, ten biom. Tu jakieś lody, kamienie. Króliki. Dobra, wracamy tu. Trollololo. Tylko jak to jest daleko, jeszcze mi powiedzcie. A, bez przesady, przy okazji odkryjemy sobie kawałek terenu. W spalonym lesie. Dobra, zaraz noc, to już sobie będziemy dokładać coraz więcej, żeby to się zaczęło jarać, bo te pająki mnie trochę tutaj martwią. Znowu padłem. Ciota. Mam 4,922. A wszystko płonie, 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 wszystko płonie, płonie, płonie las.
Co czeka nas? O, teraz da się spalić dom! Świni! Wy, nie wiedziałem o tym. Jeszcze raz. Katarina sobie jeszcze za nie buduje. Co? No! To tak trochę dziwne, chyba że gracie na sporą liczbę deków. To wtedy jest to w miarę jasne. Nie. Bo ADKR jest tylko jeden. Znaczy chodzi... AD, nie ADKR. No. Jeden jest tylko. Co te świnie robią? Ona chyba tylko buduje sobie dlatego, że nie chce ginąć. No to nie, no tak to się nie opłaca. Czekajcie, jak młotka użyje... Jakbyś widział, jak ona ciśnie nas wszystkich, to byś odpowiedział, że się opłaca. Spalony dom świni działa jak normalny dom świni, chociaż nie, daje mniej. Odwoli się ode mnie, Katarina. Serio, nikt jej nie zabił? Nie. Serio? No, nie wierzę. Dropaj. To, nie potrzebuję tego. Fire is good, yep. Jestem tego samego zdania. Uuu, prawie zginąłem, ale fajnie. Nie, jeszcze idzie walczyć. O! Wezmę sobie ciebie. Walcz z nimi, walcz. Może bym mu pomógł? Bo w sumie mam pomysł. A, uciekły. Dobra, zrobię jakiegoś tam Spider Galanta. Glanda, nie Galanta. O, w sumie się wyleczymy. Zaraz. Bo... Co to był za dźwięk? Nie wiem. No. Nie wiem, o czym mówisz. Jakiś dźwięk był dziwny, się wystraszył. Czy ja ten taką swoją healing self... Aha, muszę mieć dwa popioły. Dobra, to zjadamy takiego. Okej. Okay. Report nocturn. Już się sypią reporty. Przecież po co grać normalnie, nie? No. I kill no. Śpiącego pająka doszedł. No ty, posrało cię. Zjedz to. I follow? Czemu mnie followujesz? Jesteś follower. On jest na YouTubie i on followuje. Tam. No, można dodać do kręgów. Można dodać do kręgów, ale jak... Ja nikogo nie dodaję, więc się nie obrażajcie na mnie. Obrażaj. Bo ja w tym sensu nie widzę, żeby tam kogokolwiek dodawać, ponieważ ja tam nic nie robię, tylko że to automatycznie się wstawia z YouTube'em to, co jest... Znaczy, wstawia jakiś film na YouTube'a, to automatycznie wstawia się to też tam. I dlatego tylko to tak wygląda. No zobaczymy, jak to zginie. Najprawdopodobniej świnia. Najprawdopodobniej ja. A teraz uciekamy. Dobra, mamy dwa mięska, więc jest spoko. Ty, że to zginiesz, to wiesz tam. No, no. Zauważyłem, że właśnie mi się skrócił dzień, a mimo tego, że był długi. Chyba, że miałem lato takie lajtowe jakieś na początek. Możliwe. Tak mogło być. Tak było. Tak mogło być. Dobra, takie lajtowe lato jest spoko. No to się tak mnie dziwi, że mam 60 stopni Celsjusza tylko na tej postaci. Żyję dalej. Jest okej. Okay. Dobra, Z. I znowu się nie startuje. Nieważne. Przed chwilą działał. Smuteczek. Dobra, wchodzimy do śmiesznego biomu. O, jest ósmy dzień, spoko. Wiesz, co ci powiem? Tak. Fajna ta gra. Przegrywaliśmy przez cały mecz i wygraliśmy prawie. Znaczy, ja ostatnio miałem taki mecz, nie wiem, jak w mecz historii jest 11-8 lux chyba, tak dosyć słabo. Bo wiesz, ja mam tam sporo asyst dosyć, nie? Oddawałem kile i raczej starałem się ratować innych ludzi, bo tam wiesz, bariera i no, to sprawy. No, ja mam 4-11-31. No. Znaczy, jesteś takim supportem nadal, chociażbyś się pod AP robił, to Lulu nigdy nie będziesz, pamiętaj. No. Dobra, to jest to miejsce, gdzie mógłbym się usiedlić. I w sumie tu bym chciał wyciąć w pięć te drzewka takie złe, czerwone, bo ich nie lubię. Dobra. Tu się będziemy bawić w przeżycie. I stawiamy swoją bazę do reszty już. Tak blisko siebie, żebym mógł sobie stanąć i mieć wszystko. Bo właśnie na tym save'ie, co zrobiłem tutaj tak wokół tego, to muszę podchodzić tu, a tutaj sobie staję między tym i mam. Co tylko chcę. O, mogę zrobić hambata, nigdy tego nie robiłem w sumie. Marble suit. Brakuje mi jednego, okej. Okay. Football helmet. Okej. Jest fajnie. Tylko, że wiem, że ten hambat się psuje, więc
To nie jest mi takie potrzebne bardzo. Tu nic ciekawego znowu nie ma. Latarnia. Wynalazki. O, zrobimy sobie na pewno umbrelę. Chociaż ostatnio coś nie pada, ale mimo to dalej bym wolał ją mieć. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Piggyback. Co potrzebne jest do piggybacka? Jeszcze jedna skóra. Ale w sumie... Aha! Już wiem, co to jest. To jest taki namiot, który nas w lato może ochłodzić, jak pójdziemy spać do niego. Całkiem przyjemne. A ten gówno w... gówno w wiadrze to jest, że... Dzięki temu po prostu możemy sobie bardzo fajnie nawieść różne rzeczy. A i ktoś mnie prosił, żebym ugotował coś z samych patyków, ale to już zrobię na tej normalnej postaci, gdzie tych patyków mam po prostu dużo. A na tej nie będę tego robił, ponieważ się boję, że zesram się z patykami, bo już widzę, że ich mam mało. Tu bym chciał sobie wykopać tego grasa wszędzie obok, żebym miał czym palić jeszcze. A chodzić po niego będę mógł tam na dół. Całkiem fajne to jest miejsce, bo to jest właśnie to zielone, tylko jakoś tak, nie wiem, będę musiał tu trochę dodać swoich rzeczy, jeśli będę chciał posiedzieć trochę dłużej, ale najprawdopodobniej mi się nie uda, ponieważ mogę zginąć. Add fuel. Dobra, tak, chciałbym sobie porobić skrzynię. Aha, nie trzeba. Co? Czemu wyszły szaszłyki z dwóch mięs? Z trzeciego mięsa słabego. Pat. O Boże, straciłem dwa mięsa. Jakieś głupie gówno. Kupa. Nie lubię tego. Nie, ani trochu. To twój problem. Dobra, to sobie gdzieś skrzynię postawimy. I zostawimy sobie tutaj tą rózgę, bo jej nie potrzebuję. To. To też. Marmur. I to. To. I jedną deskę. I sieci. Mandragor będę ze sobą nosił. I kupę. Dobra. To sobie zjem. Też będę ze sobą nosił. To sobie też zjem. Patyków nie mam. Dobra. Czy ja tu gdzieś nie opodal mam patyki? Tu, ale nie wyrośnięte. A tu mam cały taki zajebisty lasek z patykami. I jest dobrze. Nie, fajne miejsce, fajne. Tu jakoś jeszcze mogę się gdzieś teleportować. Też jest okej. No to czekamy na dzienię. Pójdziemy sobie tam... Nie, w sumie do góry nie będę szedł. Tutaj sobie to troszkę poogarniamy te rzeczy, które są potrzebne do przeżycia i... I sobie tu wrócą. Przecież w sumie mógłbym zrobić jeszcze jedną skrzynię. A, dobra. Puszczę tym razem. 65 stopni Celsjusza, spoko. Jest dobrze. Wcale nie przegrzał się dwukrotnie praktycznie. Co, no jest zmarnowane jedzenie, jakiś dziwny ten mi się zrobił. To też mogę coś pamiętać. Kurczaczku. Dobra, zbroję bym sobie zrobił chętnie. Tylko muszę sobie jeszcze przerobić... Liny. Dobra, zbroję mamy. Śmiesznie wygląda Wolfgang, jak się przeje bardzo. 150, nie, chyba ma 250 wtedy full głodu i każde następne zjedzenie dodaje nam też życia, bo ma maksymalnie 200 życia, ale każde przejedzenie się dodaje się też do życia i on wtedy taki rośnie. I ta zbroja jest tak jakby był, nie wiem, wciśnięty w jakieś takie małe ubranko. Super. Z taką wielką głową. Co super? A nic. Wow. Okej, okay. No i tego hambata wam nadal nie pokażę, bo zrąbałem. Jestem świetny. A i to jest po prostu... To. Wiecie. Tak. Świetne wytłumaczenie. Aha, to jest ten taki ochładzający nas ogień. To też by się przykombinowało jakoś. Tylko kamieni nie mam. A przydałoby się to, bo nie wiadomo, czy właśnie lato nam się nie zbliża, czy to jest zima. W ogóle nie, skrócił mi się ten wieczór. Przed chwilą był dotąd, o, do tej kreski. Aha, bo wy nie widzicie tego, bo myszki nie połączę. To nie był do połowy, tylko jeszcze kreskę wcześniej był dzień. A
teraz się wydłużył wieczór i skrócił dzień. Przez jeden, chyba w siódmym albo w szóstym dniu było tutaj jeszcze jedno miejsce. O, jak najeżdżam, to widać, że najeżdżam myszką na zegar. Ale nie widać myszki. W ogóle jak to brzmiało, jakbym się cieszył z tego. Dobra, powykopujemy sobie tą trawę z bliska tutaj. Będę mógł sobie zapieprzać, jak będę chciał, więc... Jolo. No i tego dnia będzie coś ciekawego do pokazania, więc... Tutaj zakończymy na tym odcinku. Ogólnie mam tu gdzieś jakieś grzybki, nieopodal. Bo to też by było fajnie pokazać, co to jest. Nie wiem. Grzybów chyba tutaj nie ma. Smutek. Dobra, co my tu mamy? Tam na dół zejdziemy. No tego akurat nie musiałem wykopywać, dobra, nieważne. Zajmuj się. Drewna już nie mam. Wat? Czemu już nie mam drewna? Przecież miałem. Dobra, to mi trzeba pójść gdzieś tutaj na dół, tam są drzewa większe. O, jest grzyb, okej. Okay. No musiał zapamiętać, że to jest grzyb. Tak. Chciałbym też wiedzieć, czy jest jakiś taki mod, że mogę... Królik! Czyli lato jest, ale jakieś takie lightowe. Bo króliki tylko w lato wychodzą. Ej, to zbieramy patyki, zbieramy to i robimy sobie dużo pułapek na króliki i tego typu rzeczy. Będziemy mieć tutaj jedzonko. Tylko, że teraz się króliki psują nawet jak są takie złapane, więc... Mały problem. Gdzie wy macie nory? Chłopaki. Nie aż. Czy tu są nory? Tak, tu są nory, ale one są niewidzialne. Co jest najlepsze. Ej, to ciekawe, czy jakbym gonił królika, którego nora jest niewidzialna, do tej nory, to czy on by do niej wszedł? Dobra, to jest jakiś królik. Uciekaj do nory. Wszedł. Beka, hehehe, beka. Tutaj będzie ciężko, bo teraz... Teraz będzie ciężko, bo teraz będę... No, tak. Kręć dalej. Bo nie widzę tych norek i nie będę mógł postawić w dobrym miejscu pułapki, żeby się łapały króliki. Smutek. Życie. Łop, łop, łop. Zbieramy. A, rozwalę to drewno. Będę taki hardkorowy. Haha. I nikt mi nie zabroni. O. Z tego też wychodzi drzewiec, tylko jest właśnie taki... Te drzewa są chropowate dla mnie, o. I wtedy drzewiec jest ale chropowaty. Ale dla ciebie. Może niektórzy lubią takie drewno. Drewna. Tak. Dream. Fuck logic. Pam, pam, pam. No to ja sobie zrobiłem... umbrelę. A tu nie ma co jej nosić, bo przecież lato, które jest lightowe. Nie, powinien tu mieć przegrzanie i tak dalej. W ogóle moja postać powinna nosić lód na głowie. Ale widzę, że tak się nie stało. Hashtag kiedy kubek w grzybiarzu. Tak, zawsze. Już widzę, jak giper stawia. No wstawił, lolo. Pierdzielisz. Nie, serio mówię. Czwarty sezon, tak? Tak. Ale na YouTube'a to nie jest troll żaden. No. Nie wierzę. Tak. Wstawił. Z... Urfa chyba. Tak mi się wydaje. LOL. A albo to z Urfa nie. Jeszcze może. Nie wiem, ale na pewno gra Anivią. No, Gimper Anivię lubi. To jestem nawet w stanie ci trochę uwierzyć. Ale napisał, że nie umie grać. Aha. Nie, w ogóle nie umie grać Anivią. Gomper. Dobra, tu sobie pójdziemy, pozbieramy jeszcze takie rzeczy. Typu wszystko. O, grzyb się schował tak śmiesznie. O, psycha mi spada, no muszę sobie pozbierać kwiaty od nowa. O, tu jest jeszcze beehive. To będę mógł sobie go rozwalić później, jak będę potrzebował. Masz już długą tą brodę? O, chyba trochę wydłużyła mu się od ostatniego razu. Kiedy się widzieliśmy. Mrerery. Ja w ogóle myślę, że sobie zrobię też live'y.
znud serwa, jak będę miał taką chwilę. Na przykład teraz ostatnio coś nie wychodziłem przez 2 dni z domu. Taki nerd. Nie no, wczoraj byłem na piłce. Ile my byliśmy na tej piłce? Snowman! Czekaj, co? Ile byliśmy na tej piłce? Ile co? Ile godzin byliśmy na piłce, bo już nie pamiętam. 5? Coś koło tego. Kurczę, psy do mnie idą. No, no to byliśmy sobie wczoraj 5 godzin na piłce, jak wróciłem to ponagrywałem trochę i dzisiaj też nagrywam. I właśnie w takie dni trochę wolniejsze, takie gdzie nie będę wychodził wieczorem nigdzie, to mogę sobie polajwić. Kto był na piłce, ten był. A kto był? Ty tam tylko za linią stałeś. No, ale grałem przecież na początku z wami, a później jak już grałeś się z tymi takimi dziwnymi, to ja pierdzielę, nie będę grał, żeby mnie połamał znowu jakiś gruby. No wiesz, ja pół roku na WF-ie nie ćwiczyłem, bo miałem plecy rozpieprzone przez typa takiego. Wiecie, a nie wiesz, bo to chciałem widzom powiedzieć. Taki pochwalę się, jaki ja jestem biedny. On chyba nie gra tego, urfa tylko raz. I patrzcie, co się dzieje. Mamy tutaj pełnię. I możemy sobie chodzić wszędzie, bo ponieważ gdyż teraz pełnia odbija całe światło słoneczne, które zbierze się na naszej półkuli ziemskiej i możemy sobie bardzo fajnie chodzić w nocy, nic się złego nie dzieje, oprócz tego, że mamy wtedy świniołaki, a grzyby rosną właśnie w takie oto drzewka. Tak. Gimper gra raketa. Ale się nie chcę tego... Lol, nie wierzę, to musi być troll jakiś. Dobra. Wrócimy sobie do bazy, przepalimy szybko jedzenie, bo zaraz nam psy przyjdą. Tak, słyszałem to. Dlatego wracamy do bazy, ziomek. No i co jeszcze? Aha, jeśli byśmy znaleźli tą statuetkę tego Gluma, to wtedy by... Wtedy... O, idą już. Dobra. Tankuję go. Jest ząbek, dobra. Dobra, zawsze to mniej uderzeń dostałem. I wtedy Gloom przylatuje, czyli ta muszka, jeśli znajdziemy to miejsce. I musimy wtedy rozwalić ten pomnik, zebrać tamtą rzecz taką, dzięki której on właśnie za nami lata. Dobra, a tu już mamy dużo tego, mogę się olać. W sumie poszedłbym tam. Fajnie, że te drzewo grzyby są zaznaczone na mapie. Gotujemy sobie coś. Dobra. Aha, patyk. Nie, wiecie co, patyka jak dokładam, to wtedy szaszłyki wychodzą i to jest chyba to, dlaczego się zrąbało. Czy kwiatka mogę dołożyć? To jest pytanie. Nie. No to zrobimy sobie taką śmieszną rzecz. Tylko oby coś z tego wyszło w miarę dobrego. Ale jak na razie się z wami pożegnam, był ze mną Snowman, który napierdzielał o lolu, a ja z nim, bo czemu nie? Tak. A jak macie z tym problem, to przepraszam. Nailed it. Pakie. To cześć. Deal with it. Nie. Poransu. Nie będę handlował. Pa, pa.